fever has gone and got me down. Uranium fever is spreading all around. With a Geiger counter in my hand, I'm going out to stake me some government land. Uranium fever has gone and got me down. Hello, hello, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Bloody. A my dzisiaj sobie zagramy właśnie Fallouta 4. Ogólnie gra wszystkim, już powiem, wszyscy już słyszeli o Falloutie 4, jest to gra stosunkowo świeża. Pytanie na pytanie, dlaczego zamierzam, nagrywam tą grę, dlatego że po prostu miałem niesamowitą ochotę w to sobie pograć. No a jako, że będę grał, to przy okazji nagram coś z niego. Tak, miałem niesamowitą ochotę w tą grę zagrać, dlatego po prostu nie mogłem się powstrzymać. No i ten. Oczywiście ja już tam wystartowałem wcześniej, bo robiłem mały teścik, czy wszystko działa, ale zaczniemy od nowa. No i teraz się... Poza tym uwielbiam gry postapokaliptyczne. To jest po prostu to, co... No tak, nie wiem, czy kamerka dobrze łapie, bo ogólnie... Tu mam światło z okna, a tutaj jest ciemno. Poczekaj, może zapalę jeszcze w pokoju światło. Ale niestety teraz jest tak dziwnie, że tu jest mocne światło dzienne, a po lewej niestety nie ma za bardzo oświetlenia i chyba kamerka mnie tak trochę przyciemnia po jednej stronie. Mam nadzieję, że i tak nie będzie źle. Bethesda Game Studio prezentuje Fallout 4. Po prostu kocham gry postapokaliptyczne. War. Never change it. Czyli jakoś nigdy się nie zmienia. War never changes. In the year 1945, my great-great-grandfather, serving in the army, wondered when he'd get to go home to his wife and the son he'd never seen. He got his wish when the U.S. ended World War II by dropping atomic bombs on Hiroshima and Nagasaki. The world awaited Armageddon. Instead, something miraculous happened. We began to use atomic energy not as a weapon, but as a nearly limitless source of power. People enjoyed luxuries once thought the realm of science fiction. Domestic robots, fusion-powered cars, portable computers. But then, in the 21st century, people awoke from the American dream. Years of consumption led to shortages of every major resource. The entire world unraveled. Peace became a distant memory. It is now the year 2077. We stand on the brink of total war. And I am afraid. For myself, for my wife, for my infant son. Because if my time in the army taught me one thing, it's that war never changes. Wojna nigdy się nie zmienia. Takie jest przesłanie tego początku. I na początku będzie możliwość tworzenia postaci. War never changes. You're gonna knock him dead at the Veterans Hall tonight, hon. You think? Absolutely. Now get ready and stop hogging the mirror. Right. No i ogólnie tak, mamy tutaj możliwość tworzenia sobie postaci i... Ja, żeby było ciekawiej, ja to często tak robię w sumie. Czekaj, tak ciekawości.
Boże, patrzę jakie są. Ej, poczekaj, tego w ogóle tego aktora kojarzy, to był ten. Dajcie tego. On mi, wiecie, go przypomina tego, Will Smitha. Tu można wybrać sobie facetów różnych, ale dobra, na razie w sumie to nie ma takiego znaczenia, ponieważ ja sobie tak myślę, że ja sobie dla różnorodności, ja często tak robię, że gram kobietą. No i w tym przypadku zrobimy tak samo, czyli będę chciał sobie zagrać kobietą. Dobra, może nasz wybór zacznijmy od sylwetki, co nie? Tutaj mamy coś takiego, że możemy zadecydować, bo ja już tutaj ten początek miałem. Możemy zadecydować, czy ona jest bardziej gruba, czy bardziej umięśniona, czy może taka chudziutka. To tak, nie róbmy z niej może takiego typowego chuderlaka, ale wiecie, no gdzieś... Bo to jest chyba przesada. No, bo też tutaj nie chcę, żeby była za gruba, co nie? Odwróć się, dobra? Możesz się odwrócić, no? Bo teraz jest chyba... No, zrobię ją taką trochę bardziej cieńszą. Umięśnioną. Nie będzie aż taką umięśniona. Tutaj, o tak, damy. Czy może tu jest tłuszcz? No, dajmy, no gdzieś tak dajmy. Niech będzie. Co nie? Chyba to będzie takie optymalne. Co nie? No i akceptuj. No i teraz tak, możemy tu jakieś dodatki też dodać. Mamy tutaj też możliwość dodania różnych dodatków. Mamy tutaj możliwość dodania makijażu. O tym pomyślimy za chwilę. Teraz tak, twarz. Aha, no dobra, to na razie zmieńmy. Zobaczmy, jakie są twarze kobiet, co nie? Szczerze mówiąc, jak tak patrzę na razie, to jakieś same potwory są. Masakra. Wiecie co, zostańmy przy naszej głównej postaci. Zmieńmy sobie właśnie tą tuszę leciutko. Co nie? Zostańmy jednak przy naszej postaci, bo ona jest chyba... Ona, powiem wam, że jest chyba najładniejsza z tego całego grona, więc chyba na niej będziemy się tu wzorować. Czyli tak, dobra. I teraz tak, dodatki. No i teraz może makijaż... A nie, to później zrobimy, dobra? To później zrobimy. Zacznijmy może od samej twarzy. Pierwsze co chciałbym... Tu możemy teraz zrobić coś takiego, że możemy wszystko zmienić, co tylko sobie wybierzemy. Pierwsze co zróbmy, zmieńmy włosy. Co nie, zmieńmy styl. Ja już tutaj troszkę się bawiłem w to, bo nie chcę was tutaj zanudzać. Ja ogólnie bardzo tak postapokaliptycznie... O, postapokaliptycznie mi się kojarzą te włosy. Ale zmienimy na... Poczekaj, zmienimy sobie kolor. Co nie? I to będzie taki... Poczekaj, jaki mi się podobał. O, patrzcie, jaka ta suka powstała nagle, co nie? Patrzcie, jaka suka, co nie? Przed chwilą wyglądała tak super ta laska, teraz się zrobiła z niej taka troszeczkę suka straszna, co nie? No i tak ogólnie mi się tak podoba. Będziemy grać sobie taką laską, taką ostrą laską, z którą żarty się skończyły, no nie pogadasz. To tak, sylwetkę mamy zrobioną. Teraz dodatki. To tak, makijaż. Zobaczmy, co ona ma. Szminkę niech będzie. Cień do powiek. Coś tu można, czy tutaj coś zmieniać? Poczekaj, daj na wprost. To możemy... Kurwa. Możemy na przykład coś tu dać. Na przykład space zastosuj. Wtedy ona coś takiego ma dodatkowego. Nie wiem, w sumie krytka do oczu. Nie, to byłaby przesada. Niech będzie. Dajmy escape. Kurwa, nie zaakceptowałem tego. Ale w sumie, czy ja wiem, może lepiej bez... Nie, dajmy jakiś makijaż. Niech jakiś makijaż ma. Wygląda mrocznie, groźnie. Dajmy to. Poczekaj, na razie zaakceptuję. No, teraz to wygląda naprawdę groźnie. Nie wiem, może przesadziłem troszkę z tym makijażem, z tymi kredkami do oczu. No może nie. No i tu jest taki właśnie ciężki problem, co nie? Wybrać sobie postać, która ci się będzie podobać. Dobra, zróbmy na razie z tymi kredkami do oczu, zobaczymy, jak się będzie prezentować. I still got it.
So pretty. Dobra, może być, jak dla mnie jest super. Tu jeszcze są coś takiego, jak możemy bliznę dodać, co nie? Ja bym jakąś małą bliznę dodał naszej bohaterce, żeby wyglądała po prostu bardziej zajebiście. Czyli na przykład tu jest taka drobna blizna pod okiem. Uważam, że to dodaje takiej trochę nawet do stosunkowo ładnego realizmu. No i teraz możemy zaakceptować, to jest nasza kobieta wstępnie. No i myślę, że jest okej. Dobra, no i możemy chyba, to byłoby tyle, dodatki, twarz, wszystko co chciałem zostało zrobione. Zatwierdźmy postać. Czyli widzicie, będziemy grać kobietą troszkę inaczej niż większość osób. No, a to jest nasz facet. Tak wygląda nasza kobieta, z góry. No niezła, kurczę, jaka suka wyszła, co nie? Masakryczna suka, jeszcze taki uśmiech ma wredny, co nie? Teraz mi powiedzcie, czy też chcecie, żebym grał interakcję. Instamash. Fancy lad snack cakes. Blamco mac and cheese. Expires in... never. Another fine product of General Atomics International. Ona tak mówi, ma w sumie taki trochę głos, jakby miała wyjebany na wszystko, co nie? W sumie tak wygląda, kurwa. Ale ona nas wygląda teraz. No. Może niepotrzebnie z tymi kredkami? Dobra, to jeszcze chyba będzie można... Jeszcze chyba będzie można zmodyfikować ten wygląd. Tam pod koniec jakoś, ale może niepotrzebnie, tak zaszalałem z tymi kredkami do oczu. Bo teraz wygląda jeszcze groźniej, chyba niż była bez. No to potem jeszcze to zmodyfikujemy najwyżej, co nie? Można oczywiście tu też usiąść sobie elegancko. No elegancko można sobie usiąść, to nie? Relaksować się. No powiem tak, jeśli nasza laska trafi na pustynię, to będzie ciężko będzie z nią walczyć. Trochę nieładnie wyglądasz w tych swoich spodniach, że niby modne. Dobra, przekąśmy coś. Nuka-Cola. Ice cold. I know we were nervous at first, but I'm glad we got Codsworth. Dup, dup, dup. No i elegancko, to jest nasza sypialnia, jak widzicie, co nie? Radio. Tam telewizor coś mówi. A tutaj jest nasze dzieciątko! Codsworth? Enjoy your coffee, mum! Możemy się pobawić z naszym dzieciątkiem. Możemy pokręcić. O, ktoś dzwonił? Dobra, otwórzmy mu, zobaczmy co, jaki biznes. Good morning! Vault-Tec calling. Elo, elo! Nie dziękuję. Nie dziękuję. No offense, but no soliciting. Oh, no worries, ma'am. No worries at all. I'm not selling anything. Not today. You can't begin to know how happy I am to speak with you. I've been trying for days. It's a matter of utmost urgency, I assure you. Swoją drogą, czy da się zwiększyć być może jakby dźwięk dialogów, głosy? Kroki, efekty. No właśnie, główny. Zmniejszmy główny głos, a głosy ogólnie zwiększymy, co nie? Żeby głosy były głośniejsze. Rady może trochę ciszej. No i resztę niech będzie. What's so important? Why, nothing less than your entire future. If you haven't noticed, ma'am, this country has gone to heck in a handbasket. If you'll excuse my language, the big kaboom is... It's inevitable, I'm afraid. And coming sooner than you may think, if you catch my meaning. Now, I know you're a busy woman, so I won't take up much of your time. Time being, a precious commodity. I'm here today to tell you that because of your family service to our country, you have been pre-selected for entrance into the local vault. Vault 111. O, zajebiście. Look, I'm really busy.
Ale suka, co nie? This won't take but a moment. It's just a matter of verifying some information. Need to make sure you're cleared for entrance in the unforeseen event of total atomic annihilation. The apocalypse? Well, hell, sign me up. That's the spirit. Now, let's see. A, no i tutaj, tak, ogólnie już widzę, że będę musiał jej te kredki do oczu usunąć, bo lepiej będzie chyba wyglądać bez. No i tutaj decydujemy ogólnie rzecz biorąc o imieniu. Nie wiem, nazwijmy jakoś ładnie naszą bohaterkę, Kate na przykład. I teraz tak, decydujemy o różnych rzeczach. Ja trochę tu długo się nad tym zastanawiałem, co nie, bo już wcześniej miałem okazję, już wcześniej podjąłem te decyzje, żebyście nie tracili czasu. Ogólnie tak, sile damy 3, percepcji damy 4, wytrzymałości damy 5, charyzmie, ja jestem osobą charyzmatyczną, to damy aż 8, 3 do inteligencji i 4 do zwinności. Szczęście uważam, że jest najmniej tutaj potrzebne nam, nie będziemy operować na szczęściu, będziemy operować na umiejętnościach. Co nie, charyzma to daje możliwość ładnie uroku osobistego i siłę perswazji. Wonderful, that's everything. Just gonna walk this over to the vault. Congratulations on being prepared for the future. Thanks again. Hey, it's peace of mind. That's worth a little paperwork, right? For you and Sean, no price is too high. Good answer. I have my moments. Miss Kate, Sean has been changed, but he absolutely refuses to calm down. I think he needs some of that maternal affection. Ale jesteśmy suką, co nie? Teraz masakra. Dobra. Go ahead, honey. I'll be there in a second. Dobra, dziecko zaczyna wariować. Idziemy mu wpierdolić. Elo, elo! Co tam u ciebie, mały? Dobra, pobawmy się z nim trochę. Hey, I fixed that mobile on his crib the other day. Why don't you give it a spin? Spoko, spoko, już kręcę. Zadowolony? That's my boy. On his best behavior. Czemu mnie zamknąłeś w pokoju? Well, a, nie mogę wyjść. Listen, after breakfast, I was thinking we could head to the park for a bit. Weather should hold up. Oh, right. The park. With you. Because I want to get pregnant again. Sir? Ale suka. You should come and see this. Codsworth? What's wrong? O, coś jest nie tak. Followed by... Yes, followed by flashes, blinding flashes. Sounds of explosions. We're trying to get confirmation. We seem to have what? Lost contact with what our affiliate stations. Oh no. We do have coming in. That's confirmed reports, I repeat, confirmed reports of nuclear detonations in New York and Pennsylvania. My God. No nie. We need to get to the vault. Now! I've got Sean. Let's go. Residents of Sanctuary Hill. Kurwa! Ucieknijmy w drugą stronę, zobaczymy co się stanie. Można? Użyjmy tego wozu, szybko! Nie, nie mogę, dobra. Szybko, musimy spierdalać. Tak, ja cię kręcę. Zaczęło się, czyli tak właśnie, bo teraz, nie wiem czy wiecie, jesteśmy jeszcze przed Falloutem, przed apokalipsą. Szybko! Chodź mój mały mężczyzno, biegniemy szybko! Kurwa, wybuchy, niedobrze, niedobrze, ale się nam przytrafiło, musimy się schować chyba w tej krypcie, do której na szczęście dostaliśmy jeszcze przed chwilą dostęp. I'm going in. Hey there. Okay. We need to get in. We're on the list. Infant, adult male, adult female. Okay, go ahead. Ale fart. You two, follow me. Come on. What's going to happen to all those people outside the gate? We're doing everything we can. Now, chyba wszyscy zginą. Dobra, szybko musimy się dostać jak najszybciej do krypty, bo sytuacja jest bardzo niebezpieczna. Step on the platform in the center. He's fine. We're gonna be okay. I love you. Oh my God!
No i masakra. I tak właśnie zaczęła się apokalipsa i postapokalipsa, czyli w świecie, w którym będzie nam dane żyć. W świecie pełnego przemocy i, nie wiem, i głodu, i cierpienia. We made it. We're okay. Everyone, please step off the elevator and proceed up the stairs in an orderly fashion. No need to worry, folks. We'll get everyone situated in your new home. Vault 111. A better future underground. So we just... Yes, up the stairs. I can't believe it. If we left a minute later... No, no. We'd all don't be. Get caught up thinking about that. You're safe now. No, ogólnie rzecz biorąc, sprawa wygląda tak, że udało nam się dostać do krypty i teraz jest tak elegancko, jest właśnie wybuchła bomba, my jesteśmy gdzieś głęboko w krypcie. Też mi powiedzcie, czy lepiej jest, jak gram w trzeciej osoby, czy w pierwszej, jak wolicie. Ja będę pewnie to na zmianę robił. Suwa się! Kurwa, suwa się, ja to wezmę. Dziękuję. No i mam kombinezon krypty. Dobra, pójdziemy za tym doktorkiem, gdyż mamy za nim iść. Chodźmy zobaczyć. Oh, you're gonna love it here. This is one of our most advanced facilities. Not that the others aren't great, mind you. Gone. Our home. Everything we had. My mother and father down in D.C. Take oh God, honey. What if they didn't make it? How long will we be down here? Oh, we'll be going over all that in orientation. Just a few medical items we have to get through first. It's a good fit. Just checking everyone off the list. The vault suit is designed to be fashionable as well as comfortable. Prepared for the future, right? Powiem wam, że fajnie, ta tutaj widok trzeciej osoby jest tak dobrze zrobiony. W poprzednich częściach nie było tak dobrze zrobione. Just step in here and put your vault suit on. Dobra. It'll be okay. Mommy's right here. See? Who is my little guy, huh? I'm not going far. I'll just be over there. Ona ma taki wyraz twarzy, jak miała to wszystko wyjebane, szczerze mówiąc. All set. Just step inside and put on your vault suit. No dobra, czas najwyższy się przebrać. Czyli już się przebrałem, szybkie przebranie, co nie? I wchodzimy do... no do takiego czegoś, co mnie zamrozi. Time for a whole new life. Resident secure. Occupant vitals normal. Procedure complete. I niech zgadnę, pewnie będzie coś takiego, że obudzę się i krypta będzie opanowana przez groźne stwory. Albo nie, inaczej, obudzę się, a będzie już w trakcie apokalipsy. Wszystko będzie zniszczone, będę sam w tej krypcie, nie wiadomo będzie co się wydarzyło. Tak będzie, typowe. Zawsze się tak dzieje. Tak mi się wydaje. To jest najsensowniejszy scenariusz, który najprawdopodobniej się wydarzy. I po co mi zamrażali? Kurwa, po co się dałaś dziewczyno zamrozić? Trzeba było żyć dalej, tak jak leci, a nie zamrozić, kurczę, i masz ci los. I się coś zjebie, jak zawsze, co nie? Dobra, jesteśmy. O, mogę stukać. No nie gadajcie, że zabiorą ten. Coś się przerobi. No nie, źle to widzę. No, czy ja wiem, czy będzie tak dobrze, z tym to bym się kłócił. O nie. No nie. I've got
Taki początek już? Ja cię kręcę, widzicie co się stało, bandyci się dostali do krypty. Wiecie co, tak naprawdę z tych wszystkich krypt wydaje mi się, że tylko najlepiej miała krypta, która była w Falloutie trójce, bo tamta krypta nigdy nie otwierała, dzięki temu tam nie miała żadnego kontaktu ze światem wewnętrznym, nikt tam nie wbijał i tam żyli sobie spokojnie, do pewnego momentu, co nie, ale żyli sobie ogólnie spokojnie. A reszta krypt to jest jeden wielki rozpierdol, taka jest prawda. Dobra, i chyba błąd krytyczny. Czyli błąd krytyczny tego układu kryogenicznego. I żyje. Całe szczęście, że żyje, bo mogłoby to się o wiele gorzej skończyć. I jak zwykle jest przejebanie. To nasza suka, która po prostu nie używa, nie ma żadnych reakcji twarzy. Ale w ogóle reprezentuje się przynajmniej w miarę seksownie. Dobra. Come on. There has to be a release. Come on, come on, come on. Oh god. I'll find who did this. And I'll get Sean back. Czyli tak, zabrała. Zabrała obrączkę ślubną. Ale chyba inni żyją, co nie? Why would Vault-Tec do this? I can't be the only one left. Hello? Anyone? Nie, no chyba ktoś żyje, no dajcie spokój. Dobra, niestety sytuacja jest trochę gorzniejsza niż mi się początkowo wydawało. Ogólnie prawdopodobnie jestem tutaj tylko i wyłącznie sam. To, że jestem ładną dupą, no niczego nie zmienia w tym przypadku. Sytuacja jest przejebana. Jakiś komputer? Wyłączone. Nie żyje. Oni wszyscy nie żyją. Jak moim zdaniem. Niedobrze. Jeszcze ostatni. Dobra. Tu widzę, że coś jest nie tak. A, to jest niedostępny. Dobra, w tym akcencie zakończymy nasz pierwszy odcinek z naszego nowego Fallouta. Jak widzicie, się dzieje. Gramy niezłą suką, którą muszę leciutko zmodyfikować jeszcze wygląd po wyjściu z krypty. Ale ogólnie rzecz biorąc będziemy grać kobietą, żeby była jakaś ciekawa różnorodność. Ona trochę ma problemy z mimiką, ale ogólnie zakładam, że się mimo wszystko jednak przejmuje. No i ma ładny tyłeczek. O, to w końcu też chodziło. No dobra, to do zobaczenia w następnym odcinku. Elo.